Dzień dobry, ja nazywam się Damian Kubera i witam Was na vlogu o ochronie przeciwpożarowej. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób zabezpieczone są pod względem przeciwpożarowym hotele w Stanach Zjednoczonych. Na przykładzie właśnie tego hotelu niskiego. Zapraszam. Na odcinek mam taki, że wejdziemy sobie do tego hotelu i przejdziemy się po jego korytarzach. Ja pokażę, jakie są zabezpieczenia i rozwiązania w hotelach amerykańskich. Porównamy to do zabezpieczeń, jakie są wymagane w przypadku polskich budynków, właśnie takich trzykondygnacyjnych ich hoteli. Zobaczymy, czy lepiej i bardziej zabezpieczone są hotele amerykańskie, czy więcej wymagań przeciwpożarowych stawianych jest jednak naszym budynkom w Polsce. Ach, nie chciałbym robić wiochy za bardzo. Przejdziemy się tutaj po kolei. Weszliśmy do środka i to, co pierwsze mi się nasuwa tutaj na myśl, to prostota w oznaczeniach ewakuacyjnych. Dostępny znak w Stanach jest w zasadzie tylko jeden. Jest to znak exit i on wskazuje zarówno wyjście ewakuacyjne, jak i kierunki ewakuacyjne. Ja zaraz pokażę, w jaki sposób te kierunki ewakuacyjne są zaznaczone, w jaki sposób. No oczywiście jest exit plus strzałeczka podświetlona w lewo lub w prawo. Nie do końca chciałem dojść do tego miejsca, natomiast jest to jedno z wyjść ewakuacyjnych również na zewnątrz i również wskazanie exit. Bardzo często w amerykańskich budynkach znaki ewakuacyjne montowane są zarówno wysoko, jak i nisko. Jest to taki, widzę, u nich standard. No jest to logiczne z tego względu, że jeżeli mamy pożar, to ten dym jest po prostu wysoko i znak ten górny może być nieczytelny. Dlatego też jakby za zasadne uważam montowanie znaków zarówno wysoko, jak i nisko. W budynku mamy tryskacze i tryskacze są tutaj wszędzie. Zresztą jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tryskacze są popularne. Tutaj mamy tryskacz normalnego reagowania na 68 stopni Celsjusza i ochroną pokryty jest cały budynek. Na wyposażeniu mamy również system sygnalizacji pożarowej i również czujki znajdują się w korytarzach, w pokojach hotelowych, w pokoju hotelowym jeszcze u mnie. Pokażę, jak to wygląda. Natomiast to, na co zwracam uwagę, nie ma dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Jeżeli chodzi o system sygnalizacji pożarowej, jakby porównując do warunków polskich, w takim budynku również musielibyśmy mieć system sygnalizacji pożarowej, ponieważ mamy tutaj powyżej 50 miejsc noclegowych i to nie zależy od wysokości, ale mamy tutaj wymaganie ilości miejsc noclegowych, więc akurat to wymaganie się pokrywa. Jeżeli chodzi o tryskacze, to w polskich warunkach, w tego typu obiektach tylko wysokich, a w zasadzie tylko wysokościowych, powinniśmy instalować tryskacze. Natomiast tu z racji innych wymagań, szalenie zresztą popularne w Stanach Zjednoczonych są tryskacze, więc te tryskacze tutaj mamy. Kolejnym z wymagań tutaj, rzeczywiście na plus akurat tego hotelu w Stanach Zjednoczonych, jest to, że w tym budynku mamy windę przeznaczoną do stosowania dla ekip ratowniczo-gaśniczych. A
teraz chciałbym pokazać jedną rzecz, która mi się podoba. Jest to szczegół. Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenia przeciwpożarowe, to też powinniśmy stosować to w Polsce. A ten mały szczegół, o którym mówiłem, który mi się bardzo podoba i myślę, że z powodzeniem mógłby być stosowany w Polsce, albo przynajmniej widziałbym to, żeby stosować to jako rozwiązanie zamienne, to jest właśnie to. Co to jest? To jest światło stroboskopowe, które jest instalowane właśnie bardzo często przy wyjściach ewakuacyjnych lub przy miejscach kluczowych z punktu widzenia uwagi ewakuacji. I teraz znowu możemy sobie łatwo wyobrazić, że bardzo długi korytarz, tak jak ten korytarz, który jest naprawdę długi i on jest stosunkowo niski, bo ja tutaj bez problemu dosięgam sufitu, możemy sobie wyobrazić, że to wszystko zostanie szybko zadymione. Takie światło stroboskopowe oznajmia pulsującym, bardzo silnym światłem, gdzie właśnie mamy kluczowe wyjście ewakuacyjne. I nawet jeżeli nie dostrzeżemy znaków tych podświetlanych kierunkowych, to na pewno w dymie jesteśmy w stanie dostrzec światło stroboskopowe i wtedy będziemy wiedzieli, oho, tam się coś dzieje, tam jest to wyjście ewakuacyjne, pójdę w tamtym kierunku. Im będę bliżej, tym oczywiście będą większe szanse na dojrzenie tych znaków ewakuacyjnych, kierunkowych, wskazujących już konkretnie wyjście ewakuacyjne. Nie widziałem w tym budynku hydrantów, natomiast wyposażenie w gaśnicę jest jak najbardziej dostępne i na przykład taką gaśnicę mamy tutaj w takiej skrzyni dostępną. Pokażę, jak ona wygląda. Aha. I zamykam. No dobra, chyba wracam do pokoju i idę się szykować na wyjście na konferencję i z konferencji oczywiście nagram kolejny film. Mam nadzieję, że to porównanie troszeczkę się chociaż podobało. Do zobaczenia, na razie, cześć.